Szalone praczki. Pewnego razu było sobie 7 praczek. Każdego dnia szły w dół rzeki z koszami na głowie wypełnionymi rzeczami do prania. Nazywały się Dorotka, Lotka, Marysia, Gabrysia, Władzia, Madzia i Ernestyna. I wszystkie były dobrymi przyjaciółkami. Gdy doszły do rzeki, porozkładały ubrania, zanurzyły je w wodzie, namoczyły, namydliły i ubijały je na kamieniach. Wypłukały, wyżrzały i rozłożyły je na krzakach i kamieniach tak, aby wyschły. Były to najlepsze praczki w całej okolicy, ale nie były szczęśliwe. Właścicielem pralni był Baltazar Liczygrosz, bardzo skąpry człowiek, który kazał im pracować od rana do wieczora. Każdego ranka o brzasku musiały wstawać i prasować, zanim jeszcze przywieziono pranie. I każdego ranka chłopiec dowożący pranie powtarzał: przykro mi, drogie panie, ale dzisiaj prania jest jeszcze więcej. Pewnego ranka, gdy praczki spojrzały posępnie na stertę brudnych rzeczy, poczuły, że była to lekka przesada i głęboko westchnęły, spoglądając na brudne prześcieradła, zasmarkane chusteczki do nosa, obrzydliwe skarpetki i usmolone koszule nocne. Poplamione obrusy i czarne z brudu ręczniki. Dlaczego tego nie zostawimy? Nieśmiało zasugerowała Ernestyna. Dlaczego wcześniej nie wpadłyśmy na ten pomysł? Zachichotała Władzia. I zaraz zaczęły tańczyć. Drzwi otworzyły się z hukiem i wszedł sam Baltazar Liczygrosz. Chwileczkę, drogie panie, powiedział, marszcząc brwi. Praca na was czeka. Wtedy popatrzył na ogromną stertę prania. Wyśmienicie, odrzekł. Rzeczy do prania jest dziś więcej niż zwykle. Tak to rozzłościło Madzie, że krzyknęła: a niech sam sobie je pierze. I 7 praczek popchnęło całą górę prania, aż przewróciła się ona na Baltazara Liczygrosza. Chwilę po tym praczki wybiegły z pralni na podwórko. Następnie wszystkie wgramoliły się do wózka z kozłem i Dorotka złapała za lejce. Wio! Krzyknęła na kozła. Praczki były tak podekscytowane swoją ucieczką, że przejechały przez sam środek miejskiej sadzawki, ochlapując wszystkie ubrania przechodniów brudną wodą. Po tym trudno było już je powstrzymać. Praczki zajechały na rynek, gdzie powywracały stragany i uwolniły wszystkie zwierzęta. Zatrzymały się w sadzie, gdzie weszły na drzewa i bezpytanie narwały sobie owoców. Ścigając się, wbiegły do sklepu z kapeluszami i wyniosły kapelusze. Wbiegły do kościoła, zaczęły się chuśtać na sznurach dzwonniczych i narobiły takiego hałasu, że okoliczni mieszkańcy poruszeni byli wczętym przez nie alarmem. Praczki bawiły się wesoło i nie chciały, aby ta zabawa dobiegła końca. Praca w pralni sprawiła, że nabrały siły. Ludzie, którzy chcieli je powstrzymać, nie mieli nawet szans. Wszyscy się ich bali. W każdej wiosce wybudowano wieżę strażniczą, aby stróżujący tam wieśniak mógł krzyknąć i ostrzec pozostałych: uwaga, zbliżają się szalone praczki!
gdy tylko ich wózek pojawił się na horyzoncie. W pewnej leśniszczówce mieszkało sobie 7 trwali. Jak usłyszeli, że nadchodzą praczki, wybuchnęli tylko gromkim śmiechem. A my się ich wcale nie boimy, powiedzieli. Zgotujemy im małą niespodziankę. Trwale poprzebierali się w przerażające straszydła. Skołtunili sobie włosy, zmierzwili brody, ręce, twarze i ubrania wysmarowali błotem i sadzą i uczyli się wydawać okrzyki mrożące krew w żyłach. Wkrótce praczki wjechały swoim rozklekotanym wózkiem na górską ścieżkę. Za rogiem ukazał się ich oczom przerażający widok. I wtedy Madzia zdała sobie sprawę, że spoglądały na najbardziej umorusanych i najbrudniejszych brzydali, jakich w życiu widziały. – Do roboty, dziewczęta! – krzyknęła. – Nie zapomnijcie, że jesteście praczkami! Wszystkie wyskoczyły z wózka i chwyciły drwali w swoje ręce. Zanurzyły ich w rzece, namoczyły, wycisnęły i zaczęły upijać na kamieniach. A potem ich wypukały, wyżęły i porozkładały, aby wyschli. Jak skończyły swoją pracę, drwale nigdy nie wyglądali tak czysto i praczki były z tego bardzo dumne. Teraz, gdy dokładniej przyjrzały się drwalom bez sadzy i błota, bardzo ich polubiły. Praczki poślubiły drwali, którzy wybudowali im nowe drewniane chaty. Ludzie, którzy wędrowali górską ścieżką, widzieli, jak wszyscy szczęśliwie pracowali, prali i rąbali drewno. I sprawiało im to tyle radości, jak nigdy przedtem.